No, jeszcze tak powiem Ci dzisiaj, jak byłam w tej księgarni i tam jedna pani się pyta, a pani to czym się w ogóle zajmuje? Ja mówię, a wie pani, ja mam tam grupę taką książkową, a właściciel tej księgarni mówi tak, a to ty jesteś założycielką tej grupy? I my się znamy od zeszłego roku, jak oni otworzyli. Emigranta. Będzie to odcinek 9, w którym będę rozmawiać z Beatą Karbownik. Witaj, Beato. Dzień dobry. Woli, żeby się zadać do ciebie Beata, Betty czy Chyba Betty, Betty? tak. Ja już się przyzwyczaiłam do Betty, więc niech będzie Betty. Dobrze, dobrze. Jesteś znana szczególnie w tej grupie, którą założyłaś. Ekskluzywne Stowarzyszenie Przyjaciół Książki. Jesteś tam znana głównie jako Betty, ale zanim przejdziemy do tej grupy, chciałem cię zapytać, jak to się w ogóle stało, że stałaś się emigrantem? Ja stałam się emigrantem, przyjechałam do Anglii do męża. No i przyjechałam i zostałam. No i męża już nie ma, a ja nadal jestem. Miałam do wyboru albo książki, albo męża. No i książki zostały. A mąż gdzieś tam sobie pohasał. No. To tak bywa. Ale pamiętam, że wspominałaś, że Anglia to nie jest pierwsza twoja emigracja, że byłaś jeszcze w innych krajach wcześniej. Tak, jako młoda dziewczyna pojechałam do Włoszech do pracy oczywiście za pieniądze, bo u mnie ciężko było z pracą, więc postanowiłam zaryzykować i pojechać do Włoszech, tym bardziej, że ja od dziecka byłam zakochana we włoskich piosenkach, więc postawiłam wszystko na jedną kartę. Pojechałam tam, jako że nie miałam styczności z Polakami, więc bardzo szybko nauczyłam się języka włoskiego i do tej pory pamiętam słowa takiej pani, ona taka była, bo tam są sfery, są te wyższe sfery i te niższe sfery, więc ona powiedziała: Beata, pamiętaj, nigdy nie ucz się mówić dialektem, ucz się czystego języka włoskiego. Później oczywiście tam miałam dwie koleżanki, z którymi spotykałyśmy się, ale ogólnie no ja bardzo szybko złapałam ten język i no ale po 3 latach wróciłam do Polski, bo to była praca na czarno, więc to nie było szczyt moich marzeń o pracy, tak. A w której części Włoch byłaś? Koło Neapolu. Aha, no tak, rzeczywiście, oni tam mają swój własny dialekt neapolitański. Oj, straszny. Jest inny od włoskiego, nie? To. Tak. To dla mnie to był bełkot, to nie była rozmowa, to był bełkot. Tam znajomy, jak przyjeżdżał, bo to była rodzina, gdzie mąż mojej pracodawczyni był dentystą i oni oprócz tego mieli robili szczęki sztuczne i tam właśnie jeden chłopak był z Neapolu, on jak zaczynał mówić, ja do niego mówiłam, proszę cię, mów do mnie po włosku, bo ja nie rozumiem, co ty do mnie mówisz. Tak. No, ci, którzy może by chcieli usłyszeć sobie, jak wygląda ten dialekt neapolitański, on jest w tej piosence, która jest często znana. A słuchaj, a tak jak porównujesz, jak się uczyłaś włoskiego i później tutaj po przyjeździe do Anglii angielskiego, to który był trudniejszy dla ciebie język? Wydaje mi się, że angielski, bo ja tutaj przyjechałam i gdzie nie poszłam do pracy, ja pracowałam z Polakami, więc było o wiele trudniej nauczyć się tego języka, ale powiem, że nie da się nie nauczyć. To jest takie, według mnie to jest takie tłumaczenie, jeśli ktoś mówi, bo ja pracuję z Polakami, więc nie ma takiej opcji, żebym się nauczyła języka angielskiego. Jeśli się chce, to się da. Ja pracując i mając małe dziecko, ja chodziłam do koledżu, zostawiałam dzieciaka u koleżanki, szłam do koledżu na zajęcia wieczorne i wieczorem albo nocowałam u koleżanki, albo też z dzieckiem wracam autobusem do domu. Dało się, dało się. Wystarczą dobre chęci i motywacja. A jak tutaj do Anglii przyjechałaś, to od razu tam, gdzie teraz mieszkasz, czy mieszkałaś gdzieś w jakimś większym mieście? Wcześniej mieszkaliśmy w Southport, ale ze względu na pracę przeprowadziliśmy się tutaj do Scammersdale. No i tutaj już zostałam. No, taka, jak ja to mówię, taka wioseczka zabita dechami, ale ma swój urok. Ja ją lubię. Tak. No ja też mieszkam pod takim większym miastem Leicester. Ja mieszkam na Berstalu i to jest też taka fajna wioseczka. Mi się właśnie wydaje, że wioski są takie prawdziwe angielskie, bo miasta to są takie nieciekawe te angielskie, mi się nie podobają. Właśnie życie na wsi fajne jest w Anglii, nie?
No wiesz co, u mnie to jest bardziej takie wioska, dzielnica fabryk, więc to też nie jest taka typowo angielska wioska, ale ja nie narzekam, bo czy do Liverpoolu, czy do Manchesteru, czy do Preston, czy też do Southport, ja mam tak 30-40 minut samochodem, więc ja nie narzekam. A najbliżej Manchesteru jesteś. Manchester, ja się śmieję, że ja jestem tak po środku. Manchester, Liverpool, Southport, Warrington, Preston, Southport już powiedziałam, to ja mam tak 30-40 minut do wszystkich, więc ja się śmieję, że ja jestem takie centrum. No, no. I tak teraz w zasadzie zbierając te twoje doświadczenia, bo jak już byłaś 3 lata we Włoszech, to jest naprawdę, myślę, że można poznać Włochy, Neapol. Mi bardzo smakuje kuchnia tamtejsza. Ja teraz byliśmy niedawno z żoną, byliśmy przy Wezuwiuszu i tam pizzę nam podano. I ta pizza to była w zasadzie sam ser i pomidory, ale była taka dobra, Tak. że... Kuchnia neapolitańska jest naprawdę. Podobno ta ziemia tam od Wezuwiusza, nie? Co do kuchni włoskiej, to faktycznie tam jest bardzo smaczne. Ja pamiętam, jak byliśmy kilka lat temu z moimi dziećmi, wtedy jeszcze z moim mężem we Włoszech, my myliśmy pomidory i te pomidory były tak nagrzane słońcem, że wkładając te pomidory do zimnej wody, żeby je wymyć, żeby zrobić później tą pulpę pomidorową, to ta woda zagrzała się od tych pomidorów. I to wszystko, ten smak, to mi się wydaje, że w tych pomidorach przede wszystkim, to jest od tego słońca, że te owoce dojrzewają na słońcu i to jest ten smak. I te przyprawy, bo tutaj na przykład w Anglii jest mało dawanych przypraw, a we Włoszech, oni uwielbiają dawać przyprawy. I oprócz tego mojego pracodawcy rodzice pochodzili z Albanii, oni mieszkają na Sycylii. Ja po prostu uwielbiałam gotowanie tej pani. To była poezja. Tam się jadło i mimo, że czułeś się pełny, to chciałeś jeszcze jeść. Tak, i to taka zdrowa kuchnia też jest, nie? Ta śródziemnomorska. Tak, bo tam na przykład jest dużo warzyw. Tam były takie liście z buraka, nie wiem, czy to było z cukrowego, czy z czegoś, ale właśnie te liście z buraka, pamiętam takie warzywa, one takie były lekko gorzkawe w smaku, ale to wystarczyło przyprawić sokiem z cytryny, troszkę soli, oliwa z oliwek, oliwki. Także tam dużo jest warzyw przede wszystkim. Warzywa i owoce to jest podstawa. Tak. I wszystko musi być świeże jeszcze, nie? Tak. To też jest bardzo ważne, nie? I zobacz, i teraz takie doświadczenie, bo mieszkasz w Polsce, jesteś przyzwyczajony do jakiegoś jedzenia, wyjeżdżasz na przykład do Włoch na te 3 lata, ty wyjechałaś, i to zmieniło cię na przykład pod względem kulinarnym czy jakimś innym? Tak, bo ja we Włoszech się nauczyłam gotować, bo ja wcześniej nie umiałam gotować, wstyd się przyznać, ale ja pamiętam, ja tego chyba do końca życia nie zapomnę, jak oni poszli rozlewać wino do butelek, bo to wiadomo, że we Włoszech to się robi swojskie wino, i oni poszli do garażu rozlewać to wino, a moim obowiązkiem było ugotować makaron. Ja czekam, aż oni wrócą z dołu, więc ja stałam przy tym garku z tym makaronem i tylko dolewałam wody, żeby ta woda się nie wygotowała. Więc wyobraź sobie co, bo jak oni wrócili, to była ciapata taka, bo ten makaron się rozgotował. Tak, a Włosi lubią al dente, nie? Tak. I pomału po prostu oni mnie... bo dla mnie gotowanie to było po prostu... Ja nie rozumiałam gotowania, ja nie umiałam tego ogarnąć. Moja mama jak gotowała, to mówię, Boże, jak ona to robi, że ona zrobi zupę, ona zrobi sos. Dla mnie to jest niepojęte, ja się tego nigdy nie nauczę. Ale okazało się, że gotowanie może być pasją. I ja nauczyłam się gotować we Włoszech i w pewnym momencie było tak, że czasem mój pracodawca powiedział, gdzie obrażał swoją żonę, bo mówił, że ja gotuję lepiej od niej niektóre dania. No widzisz. No tak. Czyli we Włoszech nauczyłaś się gotować, a co Anglia ci dała? Jak się zmieniła emigracja tutaj, angielska? Jak mnie zmieniła? Myślę, że... Zrobiłam się bardziej otwarta do ludzi, bo byłam bardzo nieśmiałą osobą. Jak byłam w swoim towarzystwie, to było fajnie, bo potrafiłam żartować i śmiać się, ale jak już gdzieś wychodziłam na obce, tak zwane w cudzysłowie obce tereny, to ja już byłam taka cicha, bałam się chyba odezwać, tak mi się teraz wydaje, że bałam się odezwać, a tutaj po prostu nabrałam takiej
pewności siebie. I to też potrzebowałam czasu, bo nie od początku to tak było, ale nabrałam takiej pewności siebie i teraz czasem to po prostu tak mówię, Boże, ja sama siebie nie poznaję, ale że ja tak powiedziałam i tak do obcej osoby, no weź ty się czasem zastanów, co ty w ogóle mówisz. Tak. Nie no, ja na pewno, wiesz, ja cię znam od niedawna, ale no ja cię znam jako odważną osobę. Na przykład dzisiaj oglądałem ten wywiad, który przeprowadziłaś w księgarni Bartek z jakąś autorką, tak? Tak, to była Dora Rosłańska. Tak. Tam w ogóle nie widać, wiesz, żebyś ty miała jakąś tremę, żebyś miała brak odwagi. Dziękuję. No wiesz, praktyka czyni mistrzem. To nie jest moje pierwsze spotkanie autorskie. Chociaż Dorę poznałam dzisiaj osobiście. Dory nie znałam wcześniej osobiście, więc dla mnie to też było takie wyzwanie, bo Dora kiedyś była dziennikarką. Ja nie jestem profesjonalistką w prowadzeniu rozmów i w ogóle, no ale przygotowałam się, gdzie zaznaczyłam Dorze, że ja mam przygotowane pytania, ale u mnie jest tak, że w międzyczasie, w trakcie rozmowy, powstają jeszcze w głowie te pytania. I pamiętam moje pierwszy czy drugi takie spotkanie, jak prowadziłam, to ja byłam po prostu taka spięta, że taka prawie że przerażona, ale powiedziałam, nie, nie mogę tego okazywać, bo to źle wyjdzie. I dzisiaj tak na luzie, bo poprosiłam jeszcze tam dziewczynę, że na początek właśnie spotkania, żeby przeczytała fragment książki i trochę osób było, ale już po prostu, chyba się już przyzwyczaiłam trochę. Ten wywiad, który przeprowadzałaś tam dzisiaj, jest związany w zasadzie chyba szczególnie z tą grupą, którą założyłaś, czyli Ekskluzywne Stowarzyszenie Przyjaciół Książki. I teraz, jak myślisz, czy założyłabyś taką grupę, takie stowarzyszenie, gdybyś nie była na emigracji? Przypuszczam, że nie. Możliwe, że coś poszłoby w kierunku książek, w kierunku czytania, może jakaś praca w bibliotece albo coś w tym stylu, ale wątpię, żeby coś po prostu nie wydaje mi się. Tak. A masz jakieś wykształcenie w kierunku na przykład pracy w bibliotece? Nie. Nie. No. Tutaj w Anglii łatwiej jest chyba, nie? My tu kiedyś w Leicester mieliśmy polską część w bibliotece, gdzie było parę półek dla Polaków. W tej chwili niestety, w zasadzie nie byłem już. Od czasów COVID-a nie byłem w bibliotece. One były zamknięte. Nie wiem, jak to wygląda. Wy tam macie polską bibliotekę gdzieś? Wiesz co, nie ma polskiej biblioteki. W bibliotece tutaj w angielskiej kiedyś były polskie książki, a teraz jeśli chcesz książkę, to idziesz do biblioteki i ją zamawiasz i oni ją dla ciebie sprowadzają. No Na widzisz. takiej zasadzie to działa. Ale wiesz co ja zrobiłam? Ja na przykład zrobiłam tak, że ja postawiłam pudełko w polskim sklepie, tutaj w naszym centrum handlowym, i tam wrzucamy książki, że jeśli ktoś chce, to może sobie tą książkę wziąć do domu, przeczytać, przynieść ją z powrotem i włożyć do pudełka. No i to pudełko stoi już chyba ze 3 lata i tak te książki tak wskakują i wyskakują z tego pudełka. Tak. To była taka akcja kiedyś, nie? Uwolnij książkę, coś Tak, takiego. tak. No i właśnie ja się tym zainspirowałam, mówię, spróbuję zrobić coś takiego tutaj. No i widzę, że działa to, że tam ubywa tych książek i przybywa, więc coś tam się dzieje. Nie, to super, super. A jak był COVID, to ludzie nie bali się brać takich książek wtedy? Wiesz co? Nie wiem, bo ja nie zaglądam tam często, bo ja na przykład do polskiego sklepu to jak już naprawdę coś potrzebuję takiego typowo polskiego, bo ja umiem sobie znaleźć odpowiedniki spożywcze, no przede wszystkim spożywcze angielskie, a w polskim sklepie jednak te ceny są jakie są, więc nie zaglądałam często do tego pudełka. Jak jestem przelotem tak zwanym, to wtedy zaglądam, więc widzę, że te książki znikają i się pojawiają, więc ludzie czytają. Tak. Nie, bo rzeczywiście, jak się mieszka poza miastem, bo polskie sklepy to w zasadzie w dużych miastach są głównie, nie? Jak się mieszka poza miastem, to człowiek jakoś tak rzadziej korzysta z tego. Dokładnie. A teraz w zasadzie wracając do tych doświadczeń emigracyjnych, jak myślisz, bo czy one zmieniły cię na lepsze, na gorsze? Takie trudne pytanie. Nie, no myślę, że na lepsze. Tak jak wspomniałam wcześniej, zrobiłam się taką bardziej otwartą osobą, taką bardziej pewną siebie. To też potrzebowałam na to czasu, żeby to wszystko wypracować, żeby osiągnąć to, co osiągnęłam, że tak właśnie ostatnio myśląc,
że nawet będąc sprzątaczką, można sobie wypracować szacunek. I to naprawdę duży szacunek, że ktoś idzie przed tobą, że otworzy ci drzwi, że ci przytrzyma te drzwi, że ja pracując jako sprzątaczka, ja nie muszę wynosić śmieci, bo pan menadżer mówi tak, nie, nie ruszaj tego i ja ci to wyniosę. No widzisz, bo tutaj chyba troszeczkę inny stosunek tutaj w Anglii jest, szczególnie w dobrych firmach, takich starych, angielskich, nie? Pod tym względem. Ja nie narzekam. A odnośnie dzieci, jak myślisz właśnie o tych doświadczeniach emigracyjnych? Bo ja na przykład zauważyłem, kiedy moje dzieci były małe, to takim dużym problemem było to, że babcie były w Polsce. Tak więc jednak te babcie się przydają, bo zawsze można dzieci dać, a tu jednak jak człowiek wyjeżdża, to na przykład ten kontakt z resztą rodziny w pewnym sensie się urywa. Czy myślisz, takie doświadczenia dla dzieci, doświadczenia emigracji jest dobre? Wiesz co, moje dzieci co roku jeżdżą na wakacje do dziadków, więc one jadą na cały miesiąc do dziadków i one spędzają z dziadkami całe wakacje praktycznie, także teraz wiesz, są starsze, więc jest messenger, obie babcie i dziadek mają messengera, więc dzwonią, rozmawiają, wysyłają sobie wzajemnie zdjęcia, wysyłają sobie wiadomości, tak samo z moją siostrą, tam mają mojego brata, syn jest, który strasznie jest za moimi dziewczynami, więc oni cały czas są w kontakcie, więc wiadomo, że brakuje tej babci, tej pomocy i trzeba było sobie radzić samemu, ale dajemy radę. A dzieci potrafią czytać po polsku? Tak, potrafią czytać, potrafią, no pisać to nie za bardzo, no ale starsza córka pisze po polsku, młodsza nie chce, może się kiedyś przemoże, ale to jest fajne, wiesz co, ja się cieszę z tego, że nie ma czegoś takiego, że one nie chcą rozmawiać po polsku, że to musi być język angielski i to też nie zapomnę, jak moja starsza córka powiedziała, że ona chce oglądać bajki po polsku, bo ona się chce uczyć języka polskiego, bo jak ona pojedzie do babci, do Polski, to ona nie ma możliwości rozmawiać z tą babcią, jeśli ona będzie rozmawiać po angielsku, tak? Bo babcia jej nie zrozumie. Więc i kiedyś moja mama też mówi, że one się kłóciły między sobą, mama się tam przyczaiła i moja starsza córka mówi do tej młodszej, mówi tak, jesteśmy w Polsce, to rozmawiamy po polsku, a nie po angielsku. Nie, fajnie, jak dzieci same chcą tego, nie? Bo tak, tak. Gdy tak się je zmusza, to też. Ale czytać na przykład książki jakieś dla dzieci, łatwiej im jest po angielsku pewnie, nie? Tak, tak, po angielsku. Chociaż jak jedziemy do Polski, to one zawsze się sięgają po jakieś książki po polsku. Nawet dzisiaj, jak byłyśmy na spotkaniu z Dorą, to Laura mówi tak, mamo, wiesz co, ale my mamy tej książki tylko pierwszą i drugą część, a nie mamy trzeciej. A chcesz trzecią? Ona mówi, że tak. Mówię, no to przynieś, to ja ci ją kupię. No i później poszła do Dory, Dora jej podpisała i idziemy do samochodu. Mam książkę i nawet podpisaną. Tak, tak. Nie, bo wy tam to zrobiliście, ten wywiad dzisiaj w tej księgarni, nie? To też taki fajny pomysł jest. Tam widziałem, ja tam nie byłem nigdy, widziałem na filmikach, że tam chyba kawę można sobie zamówić też, nie? Tak, to jest księgarnia z taką kawiarenką, gdzie można wypić kawę, można zjeść ciacho, można posiedzieć sobie, poczytać książkę. To nie to, że ty musisz przyjść i kupić tą książkę. Jest półka z książkami, gdzie ty możesz sobie usiąść i poczytać. Bardzo fajna atmosfera. To jest księgarnia Bartek w Manchesterze. No i jak było otwarcie, to ja się ich spytałam, czy jest możliwość organizowania spotkań autorskich, tak? Bo to jest też takie i dla nich jest promocja, i ci autorzy mogą przyjechać i spotkać się z czytelnikami i to jest fajne, bo to nie jest to samo, co zrobisz live'a na Facebooku, to jest jednak, jak jest kontakt twarzą twarz, to jest zupełnie inaczej, jest ta moc, jest ta siła, się czuje, to się czuje po prostu, że niby się mówi, że Polak Polaka w łyżce wody by utopił, ale czuje się tą taką łączność między tymi ludźmi i jest tak miła atmosfera, tak sympatyczna, że mimo, że ci ludzie się nie znają, przychodzą osoby, które się widzą pierwszy raz, ale po prostu jak zaczną rozmawiać, to oni ze sobą rozmawiają, jakby się znali od wieków. Nie, to prawda. My teraz rozmawiamy online, ale rzeczywiście, tak jak się człowiek widzi twarzą w twarz, jest lepiej, nie? Tak, tak.
To wtedy taki kontakt jest łatwiejszy i to prawda jest, nie? Ja muszę się kiedyś tam wybrać. Mi się naprawdę to podobało, chociaż do mnie, do Manchesteru, ja mam chyba 2,5 godziny. Ja tam jeżdżę regularnie, co 5 To lat, blisko. bo tam paszporty, nie? W Manchesterze my sobie Aha. robimy. Dla nas w zasadzie najbliżej chyba tam jest. Tam sporo Polaków odwiedza chyba Manchester właśnie z tego powodu, że tam ambasada jest polska. Tak. Także tam zawsze kolejka. To jest gdzieś daleko, ta księgarnia Bartek od tej ambasady polskiej? A wiesz co, że nawet nie wiem, ale to księgarnia chyba jest na obrzeżach Manchesteru, bo ode mnie do księgarni jest 40 minut, a ogólnie do Manchesteru mam chyba pół godziny. To zależy z której strony Manchesteru. Ambasada w każdym razie jest bardziej w centrum, a księgarnia jest tak gdzieś na poboczach. A jeżeli chodzi o emigrację, bo ty w zasadzie znałaś polski, potem ten włoski, teraz angielski i czytasz głównie po polsku, czy czytasz w tamtych językach też? Po włosku czytałam, jak byłam we Włoszech, bo nie, oczywiście nie miałam polskich książek, więc automatycznie sięgnęłam po książki w języku włoskim. I w pewnym momencie tak po prostu wczułam się, bo pamiętałam, o czym czytam, i nawet jedną książkę do tej pory pamiętam, którą przeczytałam. Po angielsku próbowałam słuchać audiobooków, ale nie poszło mi. Wydaje mi się, że to też był problem z selektorką, bo nie mogłam się wczuć w tą książkę, ale staram się czytać po angielsku. No i oczywiście wiesz, jak ci rachunki przychodzą, czy jakieś listy, czy jakieś listy ze szkoły, no to wiadomo, że to musisz przeczytać po angielsku, nie da się po polsku. No ja sporo słuchałem po angielsku, w zasadzie dalej też słucham, nie? To taki fajny sposób jest, bo w zasadzie wiele książek angielskich nie jest wydawanych w języku polskim albo dość późno, ale mimo wszystko jednak w języku polskim mi się lepiej czyta. Ja na przykład zauważyłem, że jeżeli książka jest tak trochę nudna, znaczy nie jest może jakaś super ciekawa, ale jest taka w miarę, to po polsku ja jestem w stanie ją przeczytać czy przesłuchać. Ale jak jest taka lekko nudna książka po angielsku, to już ta bariera Już nie. językowa sprawia, że to lekko nudne robi się bardzo nudne. Bo tutaj dochodzi jeszcze To to, ciekawe. bo jednak chyba trzeba się bardziej skoncentrować, czytając w innym Tak, języku, nie? Jak tak. czytasz po polsku, to człowiek, no możesz się delektować słowami, po prostu przyjemność masz, a jednak tutaj jednak to zmęczenie. Nie, wiesz co, mi się wydaje, że tak teraz słuchając tego, co ty mówisz i zastanawiając się nad tym, to wydaje mi się, że jakbyś wszedł tylko w te książki po angielsku, bardziej byś się wczuł, bo ja tak myślę nad tym, jak ja zaczęłam we Włoszech czytać. Jak ja już się wciągnęłam w te książki po włosku, to już je po prostu wciągałam później. Przypuszczam, że dlatego, że ja nie miałam, wiesz, tej odskoczni książek po polsku, więc żeby jakąś odskocznię, to ja już się tak wciągnęłam, że po prostu ja już połykałam te książki. Nie, no ja też, wiesz, jeżeli książka jest ciekawa, to bardzo chętnie. Ja na przykład bardzo lubię książki dotyczące tematu emigracji i pamiętam, jak przyjechałem, to taka Angielka wydała książkę Poles Apart. To była książka napisana przez angielską autorkę, ale dotyczyła życia pewnej Polki, która tu przyjechała do Anglii, mieszkała w Londynie. To tak prawdziwa historia była. Ta angielska autorka ją zbeletryzowała. Później tą książkę przetłumaczono na polski. Ona po polsku też się ukazała. Nie pamiętam polskiego tytułu, jaki był, ale chyba dlatego właśnie, że temat mnie zainteresował, właśnie kwestia emigracji. Ja tamtą książkę przeczytałem. Jak znajdę link do niej, to wrzucę może w notatkach dla czytelników, znaczy dla słuchaczy naszych, żeby wiedzieli, o czym mówię. Wrzuć, sama chętnie bym sięgnęła po tą książkę. Tak. Ona, wiesz co, zaraz może poszukam też, ale ten, ja pracuję w ogóle dla firmy, która wydaje audiobooki. Ja sporo mogę słuchać, nie? Moja firma wydaje dużo książek dla dorosłych Anglików, którzy mają problemy ze wzrokiem. Tak więc mamy w zasadzie w repertuarze mamy głównie kryminały, romanse. Ale romanse to wiesz, dzielą się na medyczne. Nawet nie wiedziałem wcześniej, że jest taki. O, Czyli proszę. są romanse medyczne, które tylko dzieją się w szpitalu, nie? Czyli tam opowieści miłosne pomiędzy pielęgniarkami, lekarzami i w ogóle
A to wiesz co, to może takie trochę jak w Polsce, co były harlekiny, że były takie, wiesz, desir, medical, coś tam, bo na i to było białe, różowe i coś tam jeszcze. Tak. Tego jest dużo, nie? Także właśnie tam właśnie mamy właśnie kryminały od Agaty Christie, właśnie mamy później te wszystkie romanse, wszystkie te i westernów bardzo dużo. Też moja firma wydaje i też w formie audiobooków mamy, nie? Tak o, więc proszę, fajnie. ja sobie Agatę Christie, jak przyjechałem tutaj do Anglii, przypominałem sobie właśnie czytając te książki albo słuchając nawet, nie? Bo ja miałem taki problem, bo ty się uczyłaś włoskiego i włoski, ja się troszeczkę uczyłem jego, jest dość prosty w tym sensie, że pisze się tak samo jak się mówi. Angielski ma Tak. jednak tą wadę, że w angielskim jest wprawdzie jakieś tam zasady są, ale no ciężko się. I mi właśnie audiobooki pomogły nauczyć się tego poprawnego angielskiego, bo o właśnie, bo ty też chyba akcent tam jest w okolicach Manchesteru, nie? Oni chyba nie mówią takim poprawnym angielskim. Nie, nie. Ja jak pracowałam w poprzedniej pracy i tam był pan z Wigan, to on czasem jak mówił, to ja się musiałam domyślać, o czym on w ogóle do mnie mówi, bo ja albo mówią do ciebie pal, albo o, poszłam do sklepu, ktoś mi mówi ta. A mówię, Boże, co to jest to ta? I szukam i nie mogę znaleźć. I dopiero gdzieś jakieś miałam rozmówki polsko-angielskie, takie już dopracowane i tam pisze, że ta to jest dziękuję. A ja zachodzę w głowę, o co chodzi z tym tam? Wie Boże, o co tu chodzi? A to chyba u was tam jest, tak? Takie Tak. sformułowanie ta. Bo u mnie tego nie słyszałem. U mnie nie mówią thank you, czy nie mówią thanks, u mnie mówią cheers. Kiedy coś Cheers też mówią, ale sporadycznie. Właśnie u nas bardziej ta. Tak. A za to u mnie, bo u mnie jest akcent Midlands się nazywa, u mnie mówią czyli na przykład u mnie mówią funy, u mnie się mówi Sunday. Taki. No są. Wiesz co, teraz to tak ciężko przytoczyć, nie? Bo może człowiek już taki przyzwyczajony jest do tego angielskiego, więc. Ale czasem jak między sobą rozmawiają, to ja mówię, Boże, mówię, o czym wy w ogóle mówicie? A oczywiście jak są jeszcze te przerywniki, to już całkowicie, tak. A ten, już długo jesteś w Anglii, nie? Ile lat? 15 lat 15. i 3 miesiące. Wow. No ja jestem troszeczkę dłużej, ja 17 lat już jestem. I słuchaj, planujesz powrót do Polski? Czy już na zawsze planujesz zostać? Ani nie mówię tak, ani nie mówię nie. Skąd ja mogę wiedzieć, co mi życie przyniesie? No ja powiem ci, ja chyba zostanę już na zawsze, a to chyba ze względu na dzieci, nie? Moje dzieci jednak wprawdzie urodziły się w Polsce oboje, ale tu przeżyły większość swojego życia i prawdopodobnie nie będą chciały wrócić. Zresztą ciężko by im pewnie było, nie? Ciężko by im się było przestawić. Ja moim dzieciom, jak mówię, że zjeżdżamy do Polski, to powiedziały, że absolutnie nie. One mogą jechać do Polski na wakacje, ale nie ma opcji, żeby wracać do Polski. No i ja mam w ogóle znajomego, który planował teraz w maju wrócić do Polski. Oni tam nawet dom sobie budowali i teraz byli chyba właśnie w marcu, byli w Polsce, już tam to miał być taki ostatni wyjazd, mieli wrócić tutaj, zebrać wszystkie rzeczy i w maju pojechać. No ale wybuchła ta wojna niedaleko Polski, przecież w Ukrainie i nie wiem właśnie czy to, ale jednak zdecydowali, że zostają w Anglii. Nie, tak więc Polska rzeczywiście może mieć w tej chwili duży problem. Właśnie się tak zastanawiałem, czy co było powodem tego, nie? Wiesz co, z moich obserwacji to jest tak, że jeśli się ma tak zwane plecy, ma się już jakieś rodzinę, jakiś rodzinny biznes, to wtedy ci znajomi, których ja znam, wrócili do Polski i okej, ustawili się tam, ale jeśli nie ma się, nawet jeśli mają odłożoną jakąś gotówkę, tak, miałam nawet takich znajomych, którzy mieli odłożoną gotówkę i on miał zrobione prawo jazdy na samochody ciężarowe i zjechali do Polski i po roku wrócili znowuż do Anglii, więc coś nie poszło po ich myśli. Tak. U mnie tutaj z Leicester sporo osób, jak Brexit nastąpił, sporo osób po Brexicie wtedy wracało, ale rzeczywiście część ludzi
później wróciła tutaj z powrotem do Anglii. To jest, z jednej strony jest taka tęsknota trochę za krajem, ale z drugiej strony, nie wiem, ja się trochę przyzwyczaiłem. Na przykład, nie wiem, czy też tak masz, jak jestem w Polsce, to tutaj w Anglii na przykład sprzedawcy w sklepie się do ciebie uśmiechają. Przyjedziesz do Polski, a w sklepie wszyscy są tacy ponurzy, jak się uśmiechniesz do nich, to jakoś dziwnie na ciebie patrzą. Człowiek się jednak przyzwyczaił do tych stosunków, do tego, jak tutaj się ludzie zachowują, nie? No to ja ci powiem tak, ja miałam swój ulubiony sklep w Polsce. Ja jak tam wchodziłam, to wszyscy się do mnie uśmiechali, ale to tylko dlatego, że ja tam kiedyś pracowałam. Aha. Więc wiesz, jak wchodziłam, to z pełnym dzień dobry, przyjechałam was odwiedzić, co słychać i w ogóle. A jak mój tata już pochwalił się, że ja już jestem, to już było oczekiwanie, kiedy ja przyjdę. Więc, ale to fakt, że jak się wchodzi do innych sklepów, to nieraz jest takie spojrzenie, a pani, to po co tu w ogóle przyszła? Pani sobie przyszła pochodzić między półkami, czy w ogóle coś kupić? I podchodzisz do kasy, no serio? Muszę cię obsłużyć? A tutaj jest zupełnie inaczej, tak fajnie i sympatycznie. I niektóre ekspedientki są takie, że zagadają do ciebie i coś się spytają. Jak słyszą akcent, to skąd jesteś? I takie to fajne jest. Tak. No ja pamiętam właśnie, że jak byłem w Polsce, to mi to nigdy nie przeszkadzało, ale kiedy człowiek tutaj 17 lat w Anglii, to zauważa się później tą różnicę, nie? A u ciebie, tak jak właśnie to było takie porównanie Polski z Anglią, a jakbyś do tego dorzuciła jeszcze Włochy, jak tam ludzie cię traktowali? Dobrze, chociaż na początku, wiesz, ja byłam jako obca osoba u nich w domu, u tych moich pracodawców w domu, więc wiesz, ja tam była 24 godziny na dobę, więc pierwsze co to sprawdzenie, czy jestem uczciwa, więc rzucenie pieniędzy na podłogę, odda, czy schowa do kieszeni. No i takie, na początku taki dystans, ale później jak już się okazało, że jednak jestem uczciwa, że oddałam te pieniądze, że jestem taką w porządku osobą, to po prostu my się tak zżyliśmy, że oni w pewnym momencie to już mnie traktowali jak członka rodziny. Jak rodzice mojej pracodawczyni wiedzieli, że my tam będziemy do nich przyjeżdżać, to już były gotowane dania, takie jak ja lubiłam. No. I ja na przykład byłam taką osobą, że jeśli coś trzeba było, nawet jeśli jechaliśmy tam do jej rodziców, tam oni mieszkali na wsi, jeśli trzeba było coś zrobić, to ja byłam pierwsza, że poszłam coś tam w pole zrobić, czy jakieś warzywa pozbierać. Tam było tak, że woda pitna była, trzeba było jechać do takiego specjalnego, takie specjalne były miejsca, gdzie się pobierało tą wodę pitną, więc ja jechałam z ojcem mojej pracodawczyni i myśmy tam uzupełniali te butelki i w ogóle, także ja zawsze byłam taką osobą, żeby nie, że ja tam pojechałam, ja się tylko dziećmi zajmuję, ale dzieci się zajmowały sobą, ktoś inny ich pilnował, a ja byłam zawsze wszędzie, że zawsze tak, żeby coś pomóc, żeby coś, i mnie nudziło siedzenie w miejscu i do tej pory tak jest. Tak. A jak tak porównujesz na przykład sklepy polskie, włoskie czy właśnie angielskie, albo służbę zdrowia polską, włoską czy angielską, to gdzie uważasz najlepiej wygląda to? Wiesz co, tam służba zdrowia to było tak, że no, oni mieli znajomego lekarza, więc jak coś trzeba było, to ten lekarz do domu przychodził, on był na telefon we Włoszech. W Polsce... No wiadomo, jak to w Polsce, kolejki w ogóle. I wiem, że dużo osób narzeka na służbę zdrowia w Anglii też, ale ja ci powiem, że ja jestem chyba tą osobą, która będzie najmniej narzekała, bo moja córka miała problemy ze słuchem i bardzo szybko to zostało zdiagnozowane. Bardzo szybko zostałyśmy skierowane do odpowiednich instytucji szybko to było, tak było ogarnięte. Tak samo ja miałam problemy ze zdrowiem i szybko zostałam skierowana do odpowiednich instytucji, do odpowiednich klinik. Także ja pod tym względem nie narzekam, chociaż idąc z pewną panią jako tłumacz i poszłyśmy do szpitala, tak do pana profesora, a pan profesor rozłożył ręce, podniósł się do góry i mówi: sorry, ale ja nie jestem magikiem i ja tu już nic nie zrobię. I to trochę takie nieprzyjemne było i wiem, że są takie nieprzyjemne sytuacje, ale ja się z czymś takim nie spotkałam.
No, widzisz. No, ja jestem jedną z tych osób, co narzeka na angielską służbę zdrowia, ale nie wiem, z czego to wynika. Znaczy, ja bardzo nie lubię tych lekarzy pierwszego kontaktu, nie? W Polsce oni są jednak wykształceni, tam 6 lat studiów, a tutaj w Anglii to są ludzie po rocznym kursie i to chyba z tego wynika, że oni po prostu są słabo przygotowani, nie? Ale. Wydaje mi się, że zależy na kogo się trafi, bo ja też raz trafiłam na taką panią, że po prostu ja poszłam jako pacjent, a ona się zachowywała, jakby ona była moją pacjentką, tak jakby się bała zapytać, coś powiedzieć, więc troszkę tak ją źle odebrałam, ale ogólnie nie narzekam. No widzisz, no to fajnie. Takie inne zdanie masz pod tym względem, nie? A ten. Dobrze, słuchaj. A ten, odnośnie wracając do książek, czyli do tego tematu, który nas połączył, bo my w zasadzie spotkaliśmy się niedawno w Oakham na takim spotkaniu na żywo odnośnie tego. Jaką literaturę najbardziej lubisz czytać? Czy też jest coś odnośnie emigracji, czy. Piotrze, dlaczego zadajesz takie trudne pytania? U mnie jest taki problem, że ja nie mam ulubionego gatunku, bo ja czytam wszystko. Ja czytam fantastykę, ja czytam reportaże, ja czytam książki o II wojnie światowej. Ja lubię rodziewiczówne, czyli cofnąć się w tamte czasy. Ja lubię obyczajówki, ja lubię romanse, więc łatwiej by mi chyba było powiedzieć, czego nie lubię, bo nie lubię na przykład science fiction, gdzieś to do mnie nie przemawia. A tak to ja czasem mówię, Boże, może ja bym po prostu ograniczyła to, co ja lubię, bo za dużo tych książek mi się zbiera, które ja bym chciała przeczytać. No ja mam tak samo. Ja też w zasadzie czytam praktycznie wszystko, co jest wydawane i odkrywam. Ja bardzo lubię wracać, tak jak mówisz, rodziewiczówna. Ja lubię właśnie wracać do książek starych, bo wydaje mi się, że właśnie, że klasyka, no to jest jakiś powód, dlaczego ludzie wciąż czytają książki, które zostały napisane bardzo dawno temu, nie? No ja powiem ci, że ostatnio nam Darek Tokarski udostępnił książkę Dziurdziowie. Ja podeszłam z dużym dystansem do tej książki, ale ja się tak zachwyciłam tą książką i to po prostu było takie, że to można by powiedzieć, że to jest po prostu, co to się dzieje nawet w tej chwili, że wiesz, że jakieś tam pomówienia i tak dalej. I to, co działo się dawniej, to się dzieje nawet teraz. I ja byłam tak zachwycona tą książką, mówię, Boże, mówię, ale to może to musiał być ten moment, żeby ja sięgnęła po tą książkę, bo gdybym ją sięgnęła po nią wcześniej, to może ja bym się nią tak nie zachwyciła jak w tym momencie. Ciekawy tytuł. Orzeszkowej. No widzisz. Lizy Orzeszkowej to ja chyba nad Niemnem znam chyba. O, ja się strasznie, ja po prostu nie wiem, czemu ludzie nie lubią tej książki. Ja, nie, może dlatego, że ja od dziecka byłam molem książkowym i po prostu tak się wcisnę teraz. Ja po prostu pamiętam, jak ja chodziłam do biblioteki, wypożyczałam książki i pani bibliotekarka, pani Wandzia, ona uczyła też języka polskiego. I raz przychodzi uczeń z klasy siódmej, ja byłam uczennicą klasy drugiej, i przychodzi i mówi, że pani chciała dziewczynkę, która najlepiej czyta. No i nauczycielka wyznaczyła mnie. Ja poszłam tam do tej klasy i ona mówi tak, dziecko, przeczytaj to. No ja tam przeczytałam fragment i nie wiedziałam, o co chodzi. A ona mówi tak, widzisz, gamoniu, widzisz, dziecko z drugiej klasy to przeczytało, a ty przeczytać nie umiesz. A ja taka czerwona na buzi i tego, za przeproszeniem, gamonia, to ja szerokim łukiem później omijałam. Mi po prostu było tak głupio przed nim. I jak chodziłam do biblioteki, ja czytałam książki i w pewnym momencie ona wezwała moją mamę do biblioteki, bo moja mama pracowała jako woźna w szkole i mówi tak, wie pani co? Mówi, ja już nie wiem, co mam pani dziecku dawać, bo ona przeczytała wszystkie książki do swojego wieku i czy ja jej mogę dawać książki dla starszych dzieci? Mówi, bo ja już nie mam jej co dać do czytania. No i ja też bardzo lubiłem czytać. Moja mama zawsze miała bardzo dużo książek i my czytaliśmy. Ja pamiętam w czasach komuny to mieliśmy tyle książek, że ludzie od nas pożyczali, bo wiele książek w tamtych czasach trzeba było czekać. A później ja Tak, miałem to taki prawda. okres, że pracowałem w Polsce w szpitalu i zajmowałem się dezynfekcją, czyli na przykład kładaliśmy naczynia te szpitalne do takich dezynfekatorów i trzeba było czekać, aż one się, wiesz, zniszczą bakterie, wirusy i tak dalej. To wiesz,
człowiek siedział i nic nie robił, to Tak. przeczytałem wszystkie książki z biblioteki tej szpitalnej naszej. To nie była duża biblioteka, no ale było tam sporo. Ja naprawdę wszystko, co tam było do przeczytania, oprócz słowników, nie? To w zasadzie wszystko przeczytałem i... Bo jaki jest powód, że tak dużo czytasz? Co cię ciągnie do książek? Dobre pytanie. Wiesz co? Ciekawość, przede wszystkim ciekawość, bo sięgając po książki Mniszkówny czy Rodziewiczówny, ja odkrywam, co działo się w tamtych czasach. Czytając reportaże, wiem, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami, bo nie wszystko to, co my widzimy, jest tak, jak my widzimy. Literatura obyczajowa czy romanse to są taką odskocznią dla mnie od takiej cięższej literatury, typu ostatnio czytałam Zaginione dziewczyny, Grat bodajże się nazywa autor. Strasznie mnie przeczołgała ta książka, bo to była książka na faktach, więc po prostu tak mną topnęło po tej książce, że wierzyć się nie chce, że takie rzeczy się po prostu dzieją. Niestety się dzieją. Druga wojna światowa to uświadomianie sobie, jak człowiek ma silną psychikę, że potrafił przeżyć to wszystko, ten obóz, to zimno, ten głód i ci ludzie, i zobaczmy, jakiego wieku ci ludzie dożywają. Mnie w książkach pociąga chyba to, bo w odróżnieniu od filmów jednak książki dają to wejście do głowy głównych Tak. bohaterów. W filmach no, nie da rady tego pokazać, co tam się dzieje, a jednak to jest chyba najciekawsza rzecz właśnie. To też wydaje mi się, taka jest podróż, wiesz, nie musisz wychodzić z domu, bo deszcz pada, otwierasz książkę i ty się znajdujesz w ogóle w innym świecie. I oglądając film, ty masz już to wszystko pokazane, jak to wygląda. Czytając książkę, działa twoja wyobraźnia. I ty sobie tworzysz sam obraz, tak? Ja na przykład widzę po moich dzieciach, tak mi się wydaje, że to czytanie tak na nich wpłynęło, że my idąc gdzieś na spacer, one mówią tak: mamo, słyszysz jaka cisza? Tylko ptaki słychać jak śpiewają. I one zauważają takie rzeczy, że ja nie wiem, czy one by to zauważały, siedząc tylko przed komputerem i grając w gierki. Tak. No książki rozwijają jednak wyobraźnię i dają więcej takich możliwości, nie? Ja też zauważyłem, że, bo nie wiem, czy ty to masz, bo ja zauważyłem, że odkąd prowadzę podcast, bo oprócz tego podcastu tutaj co o emigracji, w którym teraz rozmawiamy, ja prowadzę już taki podcast książkowy bardziej i zauważyłem, że to daje mi możliwość rozmowy z autorami książek i to też O jest tak. Też jest, i ty masz też taką możliwość, bo jednak prowadziłaś chociażby dzisiaj ten wywiad, to daje takie nowe spojrzenie, nie? Powiedz mi, jak to rozszerzyło twoje czytelnictwo, odkąd masz te możliwości rozmawiania z autorami? Jak rozmawiamy z autorami, to daje taki wgląd troszeczkę w to, dlaczego oni coś stworzyli, jak oni myślą. To takie chyba większe spełnienie, chyba więcej da się zrozumieć z książki, nie? Bo czasem na języku polskim zadawano takie pytanie, co autor miał na myśli? I my możemy zgadywać, czytając książkę, ale jak rozmawiasz z autorem, możesz naprawdę autora zapytać, co on miał na myśli? Tak, dokładnie. Wiesz co, dla mnie przede wszystkim spotkanie z autorami to jest takie spełnienie dziecięcych marzeń, bo ja się zaczytywałam Chmielewską i ja pomyślałam sobie, Boże, jakby pięknie było poznać tą autorkę. Niestety nie udało się, ale poznałam innych autorów, wartościowych autorów i to jest tak coś takiego niesamowitego, bo to jest taki fajny kontakt, tak, z tymi autorami, że można z nimi porozmawiać na temat ich twórczości, nie tylko na temat ich twórczości. Ja miałam też tą przyjemność, że mogłam współpracować z autorami przy tworzeniu książki, być beta readerem, więc dla mnie to są niesamowite możliwości i ja czuję się naprawdę doceniona pod tym względem. Tak. A powiedz mi, to dużo pracy jest bycie tym beta readerem?
Oj, jest dużo pracy, bo to trzeba przeczytać książkę, trzeba powiedzieć, co ci się nie podoba w tej książce. Chociaż nie wszyscy korzystają z beta readerów, ale po prostu to jest na takiej zasadzie, że ty wyrażasz swoją opinię, co ty sądzisz o tej książce, gdzie widzisz jakieś niedociągnięcia, coś, że po prostu autor poszedł w złym kierunku, że to co ty tutaj napisał, to w ogóle jest niepotrzebne, że to najlepiej to wywalić, bo po co ci to? No i przy okazji ja też troszkę wciągnąłam się w to, że poszło to też w tym kierunku, że robiłam też troszkę korektę, tylko że to bez zaznaczania mojego udziału w tym, tak, bo ja bardziej ortograficznie, bo ja od razu zaznaczam, że na mnie gramatycznie po prostu nie liczcie, bo dla mnie ja nie wiem dokładnie, gdzie ma być przecinek, gdzie ma być kropka i tak dalej, tak? Ale ja ortograficznie tam, jeśli coś wyłapię, to mogę ci powiedzieć, że jest jakiś błąd ortograficzny, ewentualnie jakiś stylistyczny, bo wiadomo, że jak jest autor tutaj z Anglii, to też czasem zdania są takie już zangliczone, tak, że troszkę ten jest troszkę poprzeinaczane, więc w tym kierunku. Takie nowe doświadczenie, coś nowego dla mnie. Ja tak zauważyłem, że tak sporo emigrantów pisze książki, nie? To też jest ciekawy taki ewenement. Tak, mamy tu wielu polskich autorów w Anglii i to też jest fajne, bo można organizować spotkania autorskie. Nawet jeśli organizujemy takie spotkania czytelników, to autorzy przyjeżdżają na te spotkania, także to jest bardzo fajne, że oni też chcą się pojawiać na tych spotkaniach bez żadnych oczekiwań, tak, że przyjeżdżają tylko jako goście, żeby się z nami spotkać i tak dalej. Tak. W tej grupie, w zasadzie w tym ekskluzywnym Stowarzyszeniu Przyjaciół Książki, ilu tam autorów jest? Przypuszczam, że około 30. Wow, sporo, sporo. I z tej 30 większość jest tutaj w Anglii, czy? Większość jest z Anglii. Mamy też autorkę z Hiszpanii, Anię Dżucz. Nie wiem, czy dobrze wymówiłam nazwisko. Przepraszam, Aniu, jeśli źle. Ale nie, no są autorzy też z Polski, więc taki mamy miks. Tak. Ja sobie myślę właśnie, że tak doświadczenia takie emigracyjne, bo to jednak otwiera. Bo tak autor myślę dużo bierze z życia. Jak ktoś mieszka w Polsce, no to on widzi Polaków, jak się zachowują, Tak. i wtedy różne postacie w jego książce pewnie w jakimś tam stopniu odzwierciedlają jego doświadczenia życiowe. A jednak ktoś, kto pojechał do innego kraju, zauważył na przykład innych ludzi, którzy inaczej się zachowują, nie? To też Dokładnie. chyba rozszerza, nie? Tak. No wiesz co, to też jest takie, że na przykład w Polsce to jest jeszcze pan, pani, a tutaj wszyscy jesteśmy na ty. I to też jest taka różnica, nie? Że jeszcze nie aż się zdarza, że ktoś tam powie do mnie per panie, a ja się tak głupio czuję, tak jakoś staro. Bo się już przyzwyczaiłam do tego, że wszyscy do mnie na ty, idziesz do pracy i to nieważne, czy ktoś jest wysoko postawiony, czy jest bardzo nisko postawiony, jeden z drugim jest na ty. Nie ma panie dyrektorze, pani sekretarko, pani księgowa, tylko wszyscy jesteśmy na ty. Tak. No to tak, taka jest ta śmieszna gramatyka angielska, nie? Że to you się tutaj używa, nie? To historycznie w zasadzie to jest wy się zwracasz do kogoś w liczbie mnogiej, bo ta liczba pojedyncza thou, to ona zginęła kiedyś tam, nie? W angielskim. Ale dzisiaj rzeczywiście to się tak odbiera, że to jest ty. Ja pamiętam moje dzieci, kiedy do Polski pojechały, to ten. To do dorosłych właśnie w Polsce. One po polsku mówią ty, bo moje dzieci myślą po angielsku i tłumaczą sobie na Tak. polski, nie? I potem wychodzi trochę, jakby niegrzeczne były. No zobacz, ja na przykład mam w pracy tak, że są osoby, które nie wiedzą, jak mam na imię i mówią do mnie love. I Tak. wiesz, i równie dobrze mogłabym się obrazić, no ale jak jemu tak jest wygodniej, no to proszę cię bardzo, no. Ja tam nie obrażam się. Tak. No u mnie w pracy moje imię Piotr, Anglicy mają problem z tą końcówką tr. Nie potrafią tego wymówić, nie? I wychodzi coś Piotra, coś. Nie, no u mnie Betty, bo jak mówią Beata, to wychodzi Bita. Aha. Więc mówię, dobra, to już jak coś to mówię, to mówcie Betty, bo ja nie lubię, jak takie Bita wychodzi, bo ja nikogo nie biję, ani nie jestem Bita.
No tak jest. No widzisz, 15 lat to naprawdę czas leci, nie? To. Dobra, słuchaj, ja myślę, że będziemy kończyć pomału na tym. Ja myślę, że kiedyś spotkamy się, może jakąś książkę byśmy omówili w tym moim drugim podcaście, gdzie się Pewnie. dyskutuje o książkach, nie? I myślę, że na pewno też się kiedyś spotkamy na jakimś spotkaniu na żywo, nie? Może jakiegoś autora znowu dopadniemy, żeby przeprowadzić z nim jakąś rozmowę. To też będzie ciekawa rzecz. Wiesz, ja jestem otwarta na współpracę, także jak coś, to pisz, dzwoń, numer telefonu już masz. Tak. Jakbyście chcieli, drodzy słuchacze, skorzystać tutaj, to damy link też do tej grupy, nie? Do ekskluzywnego stowarzyszenia Przyjaciół Książki. To jest taka fajna grupa, gdzie można podzielić się książkami, które się przeczytało. Można usłyszeć właśnie zapowiedzi autorów, którzy są na tej grupie. Tak więc jest taka, krótko mówiąc, książka, grupa miłośników książek, nie? Dokładnie, bez hejtu, bez wyśmiewania, bez takich jakichś głupich komentarzy. To właśnie mi się podoba, że jest szacunek względem jednego człowieka, względem drugiego. Nawet jeśli ktoś zada źle pytanie, czy napisze z jakimś błędem, nie ma wytykania, że napisałeś przez U z kreską, a powinno być U otwarte. No serio, no to jak już się chcemy bawić w takie rzeczy, no to napiszcie może w regulaminie, że nie akceptujemy komentarzy z błędami. No, Tak. nie wszyscy są. Nie wiem, jak to się. Nie wszyscy są. Zapomniałam słowa na. Tak jest, że tutaj w Anglii chyba niektórzy Polacy, naszym mi się to też zdarza, troszeczkę zapominamy polskiego, nie? Takie jakieś naleciałości później są. O, nie wszyscy są orłami. Ale wiesz, ja przymykam na to oko, bo no każdemu się może zdarzyć. Czasem jak się pisze z telefonu, to Tak. słownik uważa, że jest mądrzejszy od nas i przekręca wyrazy. I mi ostatnio zamiast krowy to wyszła kur. Więc weźmy na to poprawkę, No tak? tak bywa, nie? No, ja powiem ci, ja należę do tych, co lubią zwracać uwagę, bo mnie niektóre rzeczy męczą. Ja na przykład dzisiaj dyskutowałem ze moimi znajomymi, dyskutowaliśmy nad tym problemem, że coraz więcej ludzi nie odmienia polskich nazwisk. I mnie to męczy, nie? Że na przykład ludzie mówią, widziałem, znaczy jak jest Jan Nowak, widziałem Jana Nowak, zamiast widziałem Jana Nowaka. Nie wiem, czemu ludzie nie odmieniają tego, ale mnie męczy. Na łatwiznę idą po angielsku. Chyba tak. To jest właśnie chyba ta naleciałość, ale powiem ci, no ja się czasami powstrzymuję, ale mnie męczy to, jak ktoś robi tego typu rzeczy, nie? No powiem ci, my na przykład ze znajomymi, jak rozmawiamy, bo mamy autorkę Adę Johnson czy Agnieszkę Bednarską, to jak mówimy o Adzie czy Agnieszce, to już jest nasza Ada i nasza Agnieszka. Nie wiem, tak się jakoś utarło. Może przez to, że my się już znamy tak jakiś czas i w ogóle i nie ma innej Ady. Agnieszki też są, ale jak mówimy nasza Agnieszka, to już wiadomo, o kogo chodzi. No. Tak. Dobrze, tak więc słuchaj, myślę, że to na dzisiaj na tyle by było.